kiedy czytamy sobie dzisiejszą Ewangelię o weselu w Kanie Galilejskiej, to w gruncie rzeczy każdy z nas może pomyśleć o swoim powołaniu. Nie tylko dlatego, że jest to pewnie ulubiona Ewangelia na wszystkich weselach, ale także dlatego, że mówi o czymś bardzo ważnym. Mówi o pragnieniu, które każdy z nas w sobie nosi. To znaczy, każdy z nas pragnie odnaleźć swoje powołanie i móc je przeżyć aż do końca. Żeby to nie było powołanie na chwilę. Właśnie powołanie ma w sobie to, co jest najpiękniejsze, że nie jest na 5 minut, na 5 dni, 5 lat, 50 lat, nawet na 500 lat, tylko sens powołania rodzi się z tego, że on jest aż do końca. I stąd nadaje sens całemu naszemu życiu. I dzisiaj czytamy w tym opisie wesela w Kanie Galilejskiej, że w trakcie wesela zabrakło wina. Jeśli pomyślimy sobie o życiu Bożym w każdym z nas, to można powiedzieć, że jest to zawsze jakiś najtragiczniejszy moment, kiedy zabraknie nam wina, zabraknie łaski, zabraknie życia Bożego. Nagle człowiek staje się wewnętrznie martwy. I moglibyśmy powiedzieć, że każdy z nas szuka, jak to życie w sobie zachować. Jak gdzieś go po drodze nie utracić. Jak się gdzieś nie zatrzymać w połowie drogi, nie zniechęcić, nie zrezygnować. Nie wiem, to mogą być jakieś trudne wydarzenia, trudne doświadczenia. W kościele, poza nim, w naszym osobistym życiu. Coś, z czym sobie ktoś z nas nie potrafi zwyczajnie poradzić, co go przerasta. To może często w nas rodzić właśnie to pytanie, czy to życie w nas jest prawdziwe. I dzisiaj odnajdujemy w tej Ewangelii jakiś taki ważny znak, ważny ślad, można powiedzieć ważne światło do tego, żeby to życie Boże w nas mogło się rozwijać i trwać. Chyba nic piękniejszego nie moglibyśmy usłyszeć na końcu naszego życia, jak słowa od Boga, że zachowałeś dobre wino aż do tej pory. To chyba najpiękniejsze, co każdy z nas oby mógł usłyszeć na końcu swojego życia. I moglibyśmy się zapytać, jak to osiągnąć? Jak to się może w nas dokonać? I dzisiaj Ewangelia mówi nam coś bardzo ważnego. Maria, która pierwsza dostrzega, że nie mają już wina, pierwsze co robi, to idzie z tym do Jezusa. Nie kombinuje po swojemu. Nie wymyśla, co można zrobić, tylko idzie do Jezusa i mówi mu. I przedziwne, że kiedy słyszy od Jezusa odpowiedź, która wcale nie musi być satysfakcjonująca, po ludzku rzecz biorąc, każdy chciałby usłyszeć inną odpowiedź niż tą, którą słyszy, to Maryi w ogóle nie zniechęca. Ponieważ Maria, powróciwszy od Jezusa, idzie do sług i mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I moglibyśmy powiedzieć, że to jest klucz do tego, żeby się nie zatrzymać w połowie drogi. Szukać w życiu każdego z nas, jak wypełnić wolę Bożą. W każdym powołaniu, które mamy. To oparcie się na woli Bożej daje nam odwagę i dar do tego, by nie ustać. Był taki dominikanin francuski, który się nazywa Marii Dominik Filip, który mówi, że pokarmem dla nadziei jest wola Boża. Bo kiedy człowiek pełni wolę Bożą, to nawet doświadczenie różnych trudności, którym musi stawić czoła, jest częścią powołania, które przeżywa. Bo wie, że to nie jest dar przez niego wymyślony, tylko to jest dar, który otrzymał od Boga. I te słowa Marii, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, są kluczowe w dzisiejszej Ewangelii. I chyba ważne jest też to, co się dzieje później. Słudzy, którzy słyszą tę zachętę Marii, jest napisane, napełnili stągwie aż po brzegi. Każda stągwia, dwie lub trzy miary, jedna miara 40 litrów, każda stągwia to około 100 litrów powiedzmy. To wyobraźcie sobie, jakbyście mieli 100 litrów wody przynosić. Podejrzewam, że po 50 litrach, kiedy mięśnie zaczynają już boleć, każdy by się pytał, czy to naprawdę ma sens, czy ja z siebie nie robię durnia zwyczajnie. I można powiedzieć, że w świecie niekiedy szukając woli Bożej też człowiek może mieć wrażenie, że chyba to, co robię, nie ma sensu, bo nie wszyscy wcale tak robią. Ale jest napisane, że napełnili aż po brzegi. Znaczy oparli się nie na tym, co odczuwali, ale na tym, co usłyszeli od Maryi. Na tym, co powiedział Jezus. Napełnijcie je aż po brzegi. I można powiedzieć, że dobre wino w naszym życiu aż do końca jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziemy szukać woli Bożej aż po brzegi, aż do końca. Nie na pół gwizdka, ale całym sercem, wszystkim, kim i czym jesteśmy.
To jest klucz do tego, aby zachować dobre wino aż do końca naszego życia. A nic piękniejszego chyba w naszym życiu nie może się wydarzyć.